Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam Was dzisiaj na 25. odcinek Vlogmas. Muszę Wam powiedzieć, że dzisiaj był ten dzień, w którym się wreszcie wyspałam, a właściwie nawet zaspałam, także rodzinka u mnie na dole jest, także ja schodzę, jeszcze nic nie jadłam, dopiero co się ogarnęłam, filmy wstawiłam, także lecę i zapraszam Was do oglądania, a potem zrobimy podsumowanie wszystkich kalendarzy adwentowych, także... Zapraszam. I chojneczkę na powitanie. Włosy jeszcze trochę mokre, przed chwilą je suszyłam, a jestem dzisiaj w moim najulubieńszym świątecznym piesełkowym sweterku. Używam dzisiaj nowy zapach, trochę o nim przyznam szczerze zapomniałam. Kupiłam ze względu na opakowanie, a stał przy łóżku, także może się spryskam. Jest on taki jeden z tańszych, także słuchajcie, nie będzie to rewelacyjna trwałość, no ale jestem w domu, to mogę się później poprawić. Walking around, feeling free, thinking about what's happened to me from July up till now. Don't know where, don't know how. Lately I've come to realize that I can't see it in your eyes. So it's true, I'm so glad, feel it too. Nothing to hide, falling in love. Something, this thing that we got grew stronger each day. We're together all the way. Oh, we're falling in love. No, bardzo ładnie wygląda. No. Klik i masz zrobione. Łapka w górę. Siedzimy z dziadkiem na telefonie i robimy co? Selfie! I na Snapchacie. Zaraz wam pokażę, co zrobiliśmy, bo zapisałam to. Mamuśka, chodź na będę, dziadek w telewizorze będzie. Język. Ale i to w języku. Takie kolorki ładne, takie oczy. No, czyli zielone ma. Zielone to mama chyba ten, Drakula miała. Ale brodę Paula ma. I ja też mam brodę. Za Mikołaja robię. A nie dokazuj. Przecież nie jest to być ciebie znowu taki cud. Nie od razu, mimo nie od razu. Zdobierz mego serca cud. Bardzo ładny maniołek, on powolutki maniołkiem, powolutkim maniołkiem. Wicher wienie. Ale prima, prima. Matrona. Będziesz na filmach występował? A za ile? A za ile chcesz? Jak najwięcej. Łapki w górę muszą być, jak będzie dużo łapek w górę, okay. To będzie dziadek. Okej. Okay. Okay. To będą pisać dziadek? Powiedz jeszcze raz. Gdzie jest dziadek? Gdzie jest dziadek? Czemu nie przyszedł na obiadek? A może dziadek będzie streamerem i będzie na żywo gadał do ludzi? Może zrobimy dziadek tobie takiego live'a i byś odpowiadał na pytania, by ludzie cię zadawali. Albo byś historię opowiadał. Bez historii. Z historiami właśnie, albo wiersze, jakieś piosenki. No mogę, czemu nie? Ja mam znam dużo różnych starych piosenek. Dziadek zawsze, jak chodziliśmy do szkoły albo do przedszkola, to opowiadał różne piosenki, historie. No. O zimie na przykład piosenkę mogę zaśpiewać, ale nie ma takiej zimy teraz. Zobaczcie, co mam. Świąteczne przysmaki dla pieska. Rybka. Dobre będzie? Chodźcie, chodźcie, zobaczcie. Trochę obrzydliwie to wygląda, ale to są takie najprawdziwsze rybki. To rybka jest dla piesków.
Patrzcie, jak leży tutaj. Gryzuje ładnie. Rybka. A dla ciebie też dać? Świąteczną rybkę? To nie karpik. To łosoś jest, słuchajcie. Let's Bites, najlepsze dla piesków. Polecam je bardzo. Rybeczka. Ojej, ale chcę jeść. Patrzcie, jaka głodomór. Teraz dziadek karmi pieski. O, dziadek będzie dawał. O, już Fiba poleciała na kanapę. O, pięknie podała. No, tutaj Fibi czeka. Dziadek za tobą już. To za duży dla ciebie. O, Fibek. Niam, niam. No, łapkę. O. Tak, ładnie. Gracje. Wystarczy chyba, nie? No, wystarczy. Ale to chcą nie. Dobra scena? No. To jeszcze dać. Jeszcze? Ale łapka ładnie, łapka, tak, dwie łapki, o, tak. A ty też łapkę chcesz? Łapkę. Muszę cię jak połamać kawałek. Daj, więcej ci nie dam. Łapkę. Łapkę, daj łapkę. Licznie podaj. Stella, ty się uspokój. Pomysł. No i ostatnie dla piesa małego. Dla małego jeszcze dość kawałek. To daj Fibie to całe już i tyle. To jest papierkiem i to jest? To jest skóra. Skóra. To dla Stelli, a dla ciebie to? Mięsko. O. I koniec. Koniec. Ślus. Finito. Causa finita. Czas na dokończenie kalendarza świątecznego. Jak widzicie, mamy 25 i wyzwanie na dziś to znaleźć 3 takie same kwoty, więc lecimy. Uwaga. Pierwsza jest to 20 zł. Kolejne też jest 20 zł. 10 tysięcy. Z tego, co się nie mylę, jeszcze to będą 3 kolejne. Oby 20 było. 30 niestety. 30 i 100 zł. Także no niestety. Ale jeszcze jutro czeka nas bonus. Okej, mogę dla Was już spokojnie ponagrywać. Rodzinka już poszła. Moi kochani, dajcie znać, czy podobały Wam się filmiki z moim dziadkiem. Mój dziadek to jest taki śmieszek, heheszek, więc chyba wiadomo, po kim to mam. No i w ogóle tak, chciałabym z nim nagrać jakieś filmy, może jakieś challenge na mój drugi kanał, więc jeżeli macie jakieś propozycje, to napiszcie w komentarzu tam. Lajkujcie najlepsze propozycje, te, co zdobędą najwięcej lajków. Postaram się nagrać. Bądź możecie też zadać jakieś pytania. Może jakiś film nagram z dziadkiem, właśnie nie wiem, coś bym chciała nagrać, bo myślę, że byłoby fajnie, także czekam na jakieś Wasze podpowiedzi. I tymczasem siedzę sobie tutaj za mną w tle, tak jak na początku vlogmasu, kalendarze adwentowe i zrobimy sobie podsumowanie, co w nich po prostu było. Jeżeli chodzi o rzeczy, to tak mniej więcej zmieściło mi się to do dwóch pudełek po Big Lossy. Część kosmetyków zaczęłam już używać lub gdzieś tam są w użyciu, lecz nie wszystkie, większość jednak tutaj też czeka. No i właśnie pytaliście się mnie cały czas, którym się najbardziej podoba, który jest mój ulubiony, więc zrobię takie podsumowanie tych wszystkich kalendarzy. Na koniec, jak już je wszystkie otworzyłam, myślę, że to jest najlepszy moment na to. Jeżeli chodzi o moje kalendarze adwentowe, które kupiłam, gdzie kupiłam, za ile albo skąd dostałam, od kogo, to jest taki film na moim kanale, zostawię Wam link do tego filmu w opisie, właściwie w opisie każdego vlogmasa był link do tego, a ludzie cały czas się pytali, więc to było trochę słabe, no ale dobra. Jeśli chodzi o kalendarze z herbatkami i kawami, to powiem tak, herbaty piłam, było to bardzo fajne doświadczenie. Nie wypiłam wszystkich właśnie teraz, tak, Kalamahari chyba się parzy, ale na pewno będę je próbowała. Kawy przyznam szczerze, że nie piłam, ale ja dostałam ten kalendarz tak bardzo przypadkowo. Ale kawę piła moja mama, ja myślę, jeszcze trochę jej zostało, także myślę, że też je spróbuję, ale powiem Wam, że średnio przypadam ze smakiem kawy, a teraz sobie przypomniałam, że przecież ja dostałam na początku, była historia o kalendarzu herbatowym, to Wam też zostaje link do tego filmu w opisie, i jak dostałam ten nowy, w którym herbatki nie są poprzesuwane, to nie otworzyłam tych okienek chyba, więc słuchajcie, otworzę sobie teraz jeszcze jedyneczka, adwentowa herbatka, chyba właśnie ją piłam, to jest herbata z tego co widzę czarna, trójka chyba też jeszcze nie była otwierana, tak wydaje mi się, że chyba od siódemki albo od szóstki już miałam nowy. China Pure Amaretto,
Te purée średnio mi smakują, powiem wam szczerze, ja najbardziej lubię herbaty owocowe, ale niestety tutaj ich było bardzo, bardzo, bardzo mało, więc to się trochę tym zawiotłam, no ale cóż, no to nie był kalendarz pode mnie zrobiony, prawda? Więc jakby wiedziałam, że muszę spodziewać się tutaj różnych rzeczy. Co jeszcze tu nie zostało otworzone, tak patrzę, dwójka, o, dwójeczka na pewno. Słodka gruszka, czy ja piłam tą herbatę? To jest herbata zielona, trawa cytrynowa, jabłka, gruszki, bambus, aromat chyba nie, fajnie brzmi. Czwórka też nie była z tego otwierana. Banan w cynamonie, no i tak jak mówię, właśnie większość tych czarnych jest herbat. I to chyba tyle z takich do tyłu kalendarzy. Postaram się na następny rok znów zdobyć kalendarz z herbatkami, to jest naprawdę bardzo fajna sprawa. Jeśli chodzi o kalendarze kosmetyczne, już wam tutaj pokazuję. Moim zdecydowanym ulubieńcem był Clinique. Ja lubię kosmetyki tej marki, więc cieszę się. Bardzo dużo tu fajnych rzeczy znalazłam. Jedyny minus, co muszę powiedzieć, że w kolorówce na przykład podkład BB Cream był w bardzo ciemnych kolorach, więc to jest minus. Ale bardziej mnie tutaj cieszyła pielęgnacja. Jeśli chodzi o Douglasa, to powiem wam, że miło się zaskoczyłam. Wiadomo, nie wszystkie produkty mi tutaj do gustu przypadły, ale tak, jeżeli chodzi o kosmetyczne kalendarze adwentowe, to on był na drugim miejscu. No i ten zapach wczorajszy, super był. Z takich kosmetycznych, które mi się mniej podobały, to najmniej podobał mi się ten z Mad Beauty, ale on był taki tani, niewiadomej firmy, nie znałam go. Cały się porozwalał, ten pilniczek tutaj jest, którego dalej wyjąć nie mogę, jak próbowałam, to on się tu pozadzierał. Tania Ber to było zaskoczenie niemiłe, bo czytałam opinię i w tamtym roku właśnie dużo ludzi było zadowolonych z tego kalendarza, a w tym roku był taki mocno średni. Trochę kosztował, no ale kupiłam go z sympatii dla Tani i szczerze mówiąc na następny rok chyba już raczej go nie kupię. A kalendarz z NYXa to był taka totalna niespodzianka, bo ja go dostałam, nawet nie wiedziałam co tutaj będzie. I tutaj były pomadki, soft matte lip creamy i cienie do powiek. Coś nowego, coś myślę ciekawego. Ja to też tak za dużo cieni nie używam, ale myślę, że to może mnie pokusi, żeby jakieś nowe kolorki sobie wziąć. No zazwyczaj wiecie, beże, brązy i tak dalej, a tam były jakieś takie granaty, także może popróbuję, kto wie. I na koniec kalendarz z biżuterią. Ja biżuterii za bardzo nie noszę, co mnie może trochę skłoniło do noszenia tej biżuterii, właśnie jakiś tam naszyjnik i tak dalej, teraz akurat nie mam. Uszu przekutych dalej nie mam, nie wiem, czy będę coś próbowała zrobić, żeby sprawdzić, czy te dziurki zarosły, czy nie. Jakoś za bardzo mnie do tego nie ciągnie, bo nie mam, bo mam po prostu zawsze rozpuszczone włosy i nie widać tego, ale była to fajna przygoda. I teraz są kalendarze słodyczowe, więc tak, to było coś, co wam się najbardziej podobało, czyli kalendarz z żelkami. I tutaj z tyłu były napisy, jakie będą żelki, nie podglądałam. Trochę fajnie, trochę słabo, że mało było tych małoamów albo tych takich kręconych. Często się żelki powtarzały, na przykład tutaj były 3 razy. Fajniej byłoby, gdyby te żelki były codziennie inne, to tak według mnie. Ale było, no ciekawie było mieć te kalendarze żelkowe, ale powiem szczerze, że nie zjadam wszystkich żelków, nie dałam rady. Ja po prostu mam tyle słodyczy, a nie jestem jakoś mega wielką fanką słodyczy. A jeżeli chodzi o czekoladę, to też czekolad za bardzo nie lubię. I tak, Maltesers to było takie, zawiodłam się, bo Maltesersy to są takie cukierki z takim fajnym nadzieniem i tak dalej, to były takie zwykłe, takie taniutkie czekoladki, no ale kupiłam go w Anglii, nie było to dostępne w Polsce, właściwie w takich normalnych sklepach raczej nie, więc to było coś dla mnie nowego, coś ciekawego. Teraz tak patrzę, że 23 nie otworzyłam, więc może sobie otworzymy razem, zobaczcie. Otwieramy, wow, ten kalendarz też jest cały, zdewastowany. Cóż mamy tu? Babeczkę. Jeśli chodzi o kalendarze czekoladkowe, to zdecydowanie na następny rok chcę kupić coś lepszego niż takie zwykłe czekoladki, bo ja nie jestem fanką czekolady, ale natomiast Milka bardzo mi smakowała, bo to była czekolada często z tym białym nadzieniem, co mi smakowało, a tutaj jeszcze nie zjadłam tej jednej czekoladki wczorajszej 24. Jest bardzo piękna ta choinka. Ja powiem wam, że bardzo ładne były te czekoladki, że to nie było tak, że tylko jakiś tam kształt, tylko takie właśnie fajne, różne 3D, że tak powiem. Ja sobie ugryzę, ciekawe czy będzie z białym środkiem, he? Pycha. Cóż wam mogę powiedzieć, cieszę się, że w tym roku mogłam sobie pozwolić na większą ilość kalendarzy. Część kupiłam sama, część dostałam, ale o tym was informowałam właśnie w tym filmie o kalendarzach. I bardzo mi się podobało, że było właśnie ich dużo, że były różnorodne. Na następny rok będę szukała też różnych. Chciałabym znaleźć coś innego niż żelki, czekoladki, herbatki, kosmetyki. Jak takie coś znajdziecie, to dajcie mi oczywiście znać. Właśnie, będziecie mogli po prostu napisać pod tym filmem,
jak coś znajdziecie ciekawego, bo wiem, że te vlogmasy to są oglądane przez cały rok. Także ja jestem zadowolona, że te kalendarze, że było ich tyle i bardzo fajnie się bawiłam, ale to tak brzmi jak zakończenie, a nie kończę vlogmasa. Słuchajcie, idę po herbatkę, którą sobie zaparzyłam i zaraz wypróbuję ją razem z Wami. I na koniec filmu będę żegnała się z Wami tak jak to zazwyczaj na vlogmasach, czyli herbatko. Uwaga, próbuję tą Kalamahari. O kurczę, jest dość specyficzna. Wziąłam kartkę, zobaczę, z czym ona jest. Czuję taki jakby taki ziołowy posmak. Rojbos, kawałeczki czekolady, trawa cytrynowa, ta cytryna, trawa cytrynowa na pewno, buławatek, naturalny aromat. Coś innego, ale tak powiem, że właśnie świątecznie mi się kojarzy ta herbatka. Może właśnie trochę ziołowo, że ta trawa cytrynowa daje taką orzeźwiającą nutę. I patrzcie, co tu mam. Pierniczki simsowe. Jeszcze trochę ich zostało, także chyba trzeba znieść je na świąteczny stół, żeby sobie domownicy również pojedli. Także smacznego. Także do zobaczenia i zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Na dole czerwony przycisk subskrybuj, żeby być na bieżąco. Buziaczki, pa pa!